tak jest o rytuałach. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale tkwimy w różnych schematach, wykonujemy mnóstwo takich działań powtarzalnych, które dla nas są czymś normalnym, a one tak naprawdę dla osób patrzących z zewnątrz czasami są dziwne, szokujące. No właśnie o tym jest ten spektakl. Autorem scenariusza jestem ja. Jeśli chodzi o jakby stronę plastyczną, to też jest mój pomysł, natomiast już jakby taka merytoryczna opieka to jest pani Joanna Szostak. Ona jest autorką tych masek, które występują, w których grają aktorki. Właśnie zakończyliśmy nasz spektakl, już drugi, bo premiera była wczoraj. I emocje są właśnie teraz takie super wow. Zeszliśmy ze sceny, przywitali nas nasi widzowie, także zaraz weszliśmy pod kamerę. Przed kamerę. Jeszcze jesteśmy poddenerwowani, trochę zestresowani, podekscytowani, ale to, co się działo przed tym spektaklem, to było nic. Tutaj jest dużo, dużo większy stres teraz już po całym widowisku. Przygotowywaliśmy się. Nagrywanie jest stresujące, tak? Nagrywanie nie! Nie, też. Teraz trzeba będzie wyjaśniać wszystkim gościom, to, co nas chodziło, co byśmy chciały przekazać, trzeba będzie z nimi rozmawiać. To, co nas głównie uderzyło po wczorajszej premierze, to przede wszystkim różna interpretacja naszego spektaklu. To, że spektakl nie miał tytułów, każda scena, nie mówiliśmy od razu widzowi, o co nam chodzi, powodowało to, że każdy interpretował to trochę inaczej, trochę do swojego życia. I myślę, że właśnie ten spektakl dał też trochę ludziom do pomyślenia, do zobaczenia w swoim codziennym życiu.